Dokładnie. No to super, to w takim razie, tak, to z radością informuję naszych słuchaczy i widzów oraz panów, że zapraszam serdecznie już teraz na poświętach, a w tej chwili oddamy głos panu Michałowi Dworczykowi, ale zanim to nastąpi, fragmenty posiedzenia Komisji Zdrowia sprzed paru dni. Prosimy bardzo. Trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazy, bo takiego wpływu na świadomość ludzką, jak mają osoby, celebryci, którzy naprawdę nie mają żadnej wiedzy, mają wiedzę internetową albo gazetową, ale oni mają większy wpływ niż mowa niejednego znawcy, profesora, który mówi językiem dla społeczeństwa niezrozumiałym. Coraz więcej pojawia się w różnych informatorach, mediach sceptyków co do szczepień, mówiących o zagrożeniach. Na tej liście są także i lekarze, żebyście Państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili będziemy, brzydkie słowa użyję, przesłuchiwać czy wzywać do wyjaśnień ich postawy też organy odpowiedzialności zawodowej. Witam w studiu, jest z nami pan minister Michał Dworczyk. Panie ministrze, witam serdecznie. Dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Był pan świadkiem tego przesłuchania, tej Komisji Zdrowia. Pan profesor Andrzej Matyja, obecnie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, powiedział, to jest ten, który znany jest z tego, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził prawo do życia dzieci niepełnosprawnych, u których rozpoznano chorobę przed urodzeniem, był wściekły. Dał swojej wściekłości wyraz w Radiu Z, mówiąc, że to w takim razie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wszystkie badania prenatalne są już niepotrzebne. Tak powiedział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzisiaj mówi, że będzie przesłuchiwać lekarzy, którzy zgłaszają wątpliwości co do szczepionek. Czy pan pochwala takie stanowisko? Ale jakie stanowisko? Takie, że prezes Naczelnej Izby Lekarskiej mówi, że będzie odpytywał czy przesłuchiwał użył takiego lekarzy. Słowa. No, wie pan co, nie wiem na jakiej podstawie można przesłuchiwać. No był pan nie świadkiem znam... tej tak, jego wypowiedzi. Ale, no dobrze, ale ja panu powtarzam, że nie wiem na jakiej podstawie może prezes Naczelnej Izby Lekarskiej kogokolwiek przesłuchiwać. Myślę, że było to wyrażenie potoczne, które dotyczyło wewnątrz samorządu lekarskiego jakichś procedur wyjaśniających. Natomiast myślę, że najlepiej by pan zrobił pytając prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej o to, a nie mnie. Niestety nie chciał przyjść do naszego programu, ale mamy jego wypowiedź i ona została zarejestrowana. No to jest natomiast w wypowiedzi prosimy w takim razie o wypowiedź ministra zdrowia, który był również na tej komisji. Chciałem tutaj w kierunku pana profesora Andrzeja Matyi złożyć naprawdę ogromne wyrazy szacunku i podziękowania za to, że Naczelna Izba Lekarska prezentuje taki nieugiętą postawę wobec kołtuństwa, bo tego chyba inaczej nie można nazwać, prezentowanego niestety również przez lekarzy. To kołtuństwo trzeba interpretować tak, jak pierwotne znaczenie tego słowa, czyli wiarę w przesądy i zabobony, która niestety przebija z różnych poglądów prezentowanych w internecie i dbałością o standard zawodowy jest dokładnie to, co robi Izba Lekarska, czyli wyciąganie takich wypowiedzi i negowanie, bo to jest też również pewien standard bezpieczeństwa pacjenta, żeby takie poglądy, takie punkty widzenia nie wypełniały pewnej próżni, która powstaje na skutek braku edukacji, o którym mówiła pani przewodnicząca. No, czy metody, jakie proponuje pan profesor Matyja, jakie proponuje minister zdrowia, to są fragmenty oficjalnej polityki rządu? Ja nie wiem o metodach, jakie ma stosować. Przesłuchiwać lekarzy, nazwać ich kołtuństwem. Znaczy, jakby pan był uprzejmy nie manipulować wypowiedzią ministra zdrowia, dlatego że minister zdrowia nic nie mówił na temat przesłuchiwania. Natomiast nazwał lekarzy, którzy zgłaszają wątpliwości, panie redaktorze, kołtunem. Da mi pan skończyć, bo to myślę, że łatwiej będzie nam się rozmawiało. Powiedział, że również kołtuństwo zdarza się również wśród lekarzy. I tak, panie redaktorze, niestety to życie albo stety jest skonstruowane,
że osoby, które używają czy fake newsów, czy nie mają pełnej wiedzy, zdarzają się w każdej grupie zawodowej, w tym przypadku pewnie również. Mhm. Amerykańskie, szwajcarskie instytucje zajmujące się rejestracją, dopuszczaniem leków mają szereg wątpliwości, oczekują więcej badań, więcej informacji o działaniu i o ryzykach, jakie niosą ze sobą szczepionki. Czy to są też kołtuny? Nie mam pojęcia. Nie znam wypowiedzi, o których pan mówi. Nie znam stanowiska, jakie pan przytacza w tej chwili. Czy są znane panu badania zrealizowane w Polsce na tych preparatach, które mają być wszczepiane Polakom, które potwierdzają ich skuteczność i bezpieczeństwo? Jeśli pyta pan o szczepionki, które będą stosowane w Polsce, będą one zarejestrowane na terenie całej Unii Europejskiej, jeżeli zostaną zaakceptowane przez EMA, Europejską Agencję Leków. Mm-hmm. No to skoro nie wiemy, czy będą zaakceptowane, to ta cała gigantyczna logistyczna operacja, którą pan bierze na siebie, bierze odpowiedzialność, ten cały trud, czy nie jest na wyrost? To rozumiem, że jest pytanie do mnie, a nie tak. Pytanie z tezą. Nie, uważam, że nie jest na wyrost, dlatego że dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby pokonać epidemię. Mamy bardzo poważne przesłanki, aby uważać, że kilka firm opracowało szczepionkę, która jest skuteczna, bo takie są wyniki badań klinicznych na tych szczepionkach wykonywane. Oczywiście te badania nie są zakończone, bo zakończeniem badań jest dopuszczenie leku, czy tak jak w tym przypadku szczepionki, do użytkowania, w tym wypadku na terenie Unii Europejskiej. I teraz naszym obowiązkiem jako rządu jest przygotowanie całego systemu do tego, że jeżeli okaże się, że ta szczepionka jest skuteczna i bezpieczna, żebyśmy mogli jak najszybciej stworzyć możliwość do szczepienia Polaków. Podkreślam, możliwość, nie obowiązek, ponieważ ta szczepionka nie będzie w Polsce przymusem, nie będzie obowiązkiem, będzie po prostu mógł się zaszczepić każdy, kto uzna, że tak właśnie powinien zrobić. A z naszego punktu widzenia szczepienie dzisiaj, no to jest jedyna forma pokonania pandemii. Mówił pan w pierwszej części wypowiedzi, użył pan takiego sformułowania, my jako rząd musimy zrobić wszystko, żeby pokonać pandemię, a za chwilę pan mówi, że szczepienie to jest jedyna droga do pokonania pandemii. Przed chwilą mieliśmy w studio tutaj lekarza, który twierdzi, utrzymuje i przekonuje nas wszystkich, że ma skuteczne przypadki wyleczenia COVID-19 przy pomocy istniejącego, zarejestrowanego i bezpiecznego leku, jakim jest amantadyna. Co prawda okazuje się, że daje trochę większe dawki tego, czy nieco większe, albo bardzo duże dawki, w związku z tym należałoby przeprowadzić badanie. Czy pan jako minister rządu wsparłby jego działania, żeby szybciej przeprowadzić badania kliniczne, ponieważ dwa ośrodki akademickie zwróciły się o te badania kliniczne i nie uzyskały pozytywnych, nie uzyskały zgody na przeprowadzenie tych badań. Jednym jest profesor Rejda, który tutaj występował z nagrania, drugim jest człowiek, który prosił mnie o zachowanie anonimowości, bo tak bardzo się boi komisji etycznej i tak bardzo boi się hejtu, bo jeżeli mamy ministra Niedzielskiego, który mówi o kołtunach, o lekarzach, w związku z tym naturalnie ludzie dwa razy się zastanowią, jak coś powiedzą. Stąd pytanie do pana, czy należałoby wesprzeć, pomóc, zainteresować się oficjalnie tym, co robi dr Bodnar z Przemyśla? Wie pan, ja bardzo chciałbym, żeby były lekarstwa, które skutecznie leczą COVID. Natomiast jeżeli pan chce prowadzić tego typu rozmowy, najlepiej zaprosić przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia albo właśnie lekarzy, profesorów, praktyków, czy też właśnie osoby, które w tym obszarze funkcjonują i mają doświadczenie. Ja tego doświadczenia nie mam. Ja uważam, że oczywiście wspaniale byłoby, gdyby okazało się, że w Polsce jest lekarz, czy jest grupa, bo tak jak słyszałem, jest to badanie, te badania, które są prowadzone, czy te eksperymentalne leczenie, jeśli można tak określić, proszę wybaczyć, jeśli to nie jest fachowa nomenklatura, okazało się skuteczne. Natomiast też no przecież każdy chyba zdaje sobie sprawę, że rejestracja leków, stosowanie leków jest bardzo precyzyjnie opisane przepisami. Możemy powiedzieć, że to jest nadmierna biurokracja.
Możemy powiedzieć, że wypowiedzi niektórych lekarzy, polityków, którzy mówią, że również są pewne procedury, które trzeba przestrzegać, są wyrazem bezduszności. Ale zastanawiam się, co pan redaktor by powiedział, gdyby w ramach testowania jakiegoś leku zaczęły umierać osoby, na których, które przyjmują taki lek. Zastanawiam się, czy byłyby podobne... To od podobne, razu odpowiadam, akurat ale ten lek jest bezpieczny. Wie pan, ja rozumiem, że ten lek jest bezpieczny i pan tak uważa i na szczęście nikt nie umarł i mam nadzieję, że właśnie ten lek okaże się tym lekiem, który pomaga na COVID. Ja tylko mówię, dlaczego są stworzone procedury. Dlaczego są tak wyśrubowane wymagania, jeśli chodzi o przyjmowanie, stosowanie leków i rejestrację tych leków, żeby pomagały w konkretnych przypadkach. No, są to zbyt ważne i zbyt wrażliwe sprawy, żeby podchodzić do tego właśnie w taki sposób, że aha, komuś udało się coś, nie wiem, udało się wyleczyć jakiegoś pacjenta. No wprawdzie nie mamy badań przeprowadzonych, wprawdzie nie ma całej tej ścieżki, która jest zwykle w przypadku takich badań przeprowadzona, czyli nie mamy udowodnionego faktu, że ten lek leczy konkretną chorobę, ale wydaje nam się, że jest okej. W związku z tym wprowadźmy ten lek do użytkowania. Nie, nie, nie. No, nikt nie mówi, ja muszę powiedzieć, chodzi o to, że nie, dla tylko... mnie to jest zdumiewające. Ja ale, panie uważam, ministrze, pan, przepraszam, tym, bardzo, co usłyszałem przed chwilą, bo oglądałem fragment programu, w tym, co oglądałem i usłyszałem, najbardziej dla mnie jest niepokojąca informacja, że ten lekarz zwracał się do Ministerstwa Zdrowia i nie otrzymał informacji zwrotnej. Tak. Tak. I to jest oczywiście coś, co należy skrytykować. Tak a samo może... jak skrytykować należy, jeśli wpływają do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którą kieruję, jakieś wnioski, postulaty, pisma, na które obywatel nie otrzymuje odpowiedzi zwrotnej. Bo każdy obywatel ma prawo do takiej odpowiedzi. Ale teraz chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz niezwykle ważną. Obserwuję od początku roku pracę Ministerstwa Zdrowia. Obserwuję ministrów i urzędników, którzy pracują naprawdę po kilkanaście godzin dziennie, którzy są opluwani przez swoich oponentów politycznych, atakowani przez różne osoby, a mimo to robią wszystko, żeby również nagradzani przez różne instytucje za to, wie pan, że co, zapewniam pana, że wiele z tych osób znalazłoby lepiej płatną pracę niż ta w Ministerstwie Zdrowia. Nie mówię o finansach. Nie. Natomiast warto to docenić, a nie warto bagatelizować. No to dobrze. Pytanie, odpowiedź, jaką otrzymał profesor Rejdak z Lublina, który zgłosił chęć badania, przeprowadzenia badania klinicznego, potrzebne były tylko środki na to. Otrzymał odpowiedź, że są inne alokacje teraz. To był maj, może pandemia wygasała, może ministerstwo uznało, że nie trzeba tego robić. Dzisiaj mamy sytuację, że ludzie umierają. Dzisiaj mamy informację, że pana kolega ze Zjednoczonej Prawicy, minister Warchuł, informuje na Twitterze, że właśnie amantadyna mu skutecznie pomogła, nie tylko jemu i jego rodzinie. W związku z tym no, wypadałoby takich informacji nie lekceważyć. Bardzo się cieszę, że minister Warchoł wraca do zdrowia. Czy zna pan listę wyłączeń, które dołączyła firma, która zaproponowała Polsce szczepionki i Polska jest w trakcie procedowania zakupów, zakładając, że EMA zaakceptuje ten specyfik? Te wyłączenia nie dotyczą Polski, tylko dotyczą wszystkich krajów. Nie, mówię o wyłączeniach kobiety w ciąży, karmiące dzieci do 16 roku życia. Czy przebadano szczepionkę, jak ona koreluje z innymi lekami, których starsi ludzie przyjmują nieraz bardzo dużo, codziennie? Jeszcze nie mamy dokumentacji dotyczącej szczepionek, a przypominam, że to są szczepionki kilku firm i dopiero kiedy otrzymamy dokumentację, będzie sporządzony precyzyjny katalog między innymi chorób, które, czy schorzeń, czy innych problemów, z którymi borykają się pacjenci, którzy nie powinni zostać dopuszczeni do szczepienia. Natomiast tej dokumentacji jeszcze w tej chwili nie mamy. Część środowisk zgłasza obawy, czy aby przy produkcji szczepionek albo przy badaniach szczepionek te badania były robione etycznie, czy nie wykorzystywano zwłok abortowanych dzieci? Ja nie mam takiej wiedzy. A czy należałoby, czy uważa pan, że minister zdrowia i ci, którzy odpowiadają za przeprowadzenie akcji szczepień, powinni taką wiedzę posiąść? Znaczy, jeżeli pan chce rozmawiać o szczegółach dotyczących produkcji badań klinicznych szczepionek, o których rozmawiamy,
powinien pan zaprosić naukowców i namawiam do tego, ale ponieważ, a nie polityka. Nie, pan jest odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny, bardzo się cieszę, że pan na to zwrócił uwagę. Ja jestem odpowiedzialny za zorganizowanie procesu szczepień. Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a w konsekwencji również w Polsce, moim zadaniem jest stworzenie takiego systemu, który pozwoli zaszczepić się maksymalnie dużej liczbie Polaków. Czyli w interesie nas wszystkich jest, żeby jak najwięcej Polaków przyjęło tę szczepionkę. Tak, oczywiście, że tak, bo wtedy mamy szansę. Czy w takim razie informacja, która dzisiaj, może ona jest fake newsem, ja nie wiem, może to jest rzecz niesprawdzona, ale informacja, że przy produkcji szczepionki były wykorzystywane części abortowanych dzieci, czy może wielu ludzi być barierą, że nie chcą przyjąć tej szczepionki. To proponuję, żebyśmy zweryfikowali te informacje, a potem możemy o tym rozmawiać, dlatego że szczerze mówiąc jestem pierwszy raz chyba w programie, w którym dziennikarz mówi, ja nie wiem, może to fake news, ale może pan coś o tym powie. Ja panu odpowiedziałem, ja nie jestem naukowcem, nie jestem lekarzem. Ale należy to sprawdzić, czy nie? Po to, żeby skuteczność szczepień była większa, żeby więcej ludzi się zgodziło. W związku z tym najlepiej rozmawiać o tego rodzaju szczegółach, jeśli pan poważnie oczywiście chce rozmawiać, chyba że cel jest inny, prawda, wywołanie jakichś emocji. No to oczywiście możemy w ten sposób prowadzić rozmowę. Natomiast namawiam, żeby rozmawiać z naukowcami. Ja chyba rozmawiam z najważniejszą osobą w państwie, jeżeli chodzi o sprawę przeprowadzenia szczepień. Po pierwsze, nie sądzę, żeby był najważniejszą osobą w państwie, jeśli chodzi o szczepienia, bo to jest cały zespół ludzi, którzy zajmują się przygotowaniem tego procesu. Po drugie, ja jestem odpowiedzialny, jak sam pan słusznie zauważył, a ja próbowałem to być może nieudolnie powiedzieć już dwukrotnie, za zorganizowanie procesu szczepień. Nie jestem agencją ani europejską, ani polską, która dopuszcza leki do obrotu na terenie naszego kraju, ani szczepionki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem naszym był minister Michał Dworczyk. Dziękuję bardzo.